Zaraz, zaraz. Kliknę, kliknę. Czekaj, mi się musi schować. Mówisz, Kajus, 190... że tak daje radę? No mów, mów. 196 tysięcy punktów doświadczenia obecnie mam. A ile potrzeba? I 30 tysięcy free expa, którego też zamierzam wykorzystać, więc brakuje mi jeszcze dokładnie 9 tysięcy na odkrycie Godzilli. A to nie szkoda, tak, nie szkoda ci tego free expa? Przecież spokojnie. Znaczy nie, no wiesz co, zobaczę, no może nie wydam na to, niemniej jednak i tak, żeby kupić Godzillę, to będę musiał jeszcze strasznie dużo hajsu odłożyć. Ja bym na twoim miejscu nie marnował free expa, to już tak naprawdę... Znaczy, planowałem tego free expa użyć sobie na gąski na T-122-54, bo jak tam kupię gąsienicę, to będę mógł momentalnie najlepsze działo zamontować. I tak to planowałem spożytkować, to będzie... No to, to lepiej tak zrobić i odpalić sobie na tortozie, pograć sobie trochę na rezerwach do expa i już. No niewykluczone, że tak zrobię. No póki co starają się najszybciej, jak to tylko możliwe, odkryć Godzillę, no bo po prostu walka z czasem. Nie wiem, kiedy wprowadzą ten nowy pojazd. Nie wiem, Borgu, co to jest. Ale to chyba jakoś w grudniu ma być. No w kolejnym patch. Ten patch będzie w połowie października mniej więcej, jeżeli się... Na razie... Sorry, że ci wejdę słowo. Na razie się jeszcze nie stresuję, bo nawet jeszcze nie zaprezentowali jego wyglądu zewnętrznego, takiego, wiesz, gotowego modelu. Dopiero jak zaprezentują już gotowy model, to wtedy będę wiedział, że już się trzeba streszczać, tak na porządnie. Ale nie zrobić Godzilli, no to byłoby istnym świętokradztwem. Muszę przyznać, że jak oni tak zaczynają te dychy wymieniać, to będę jeszcze szedł w takie dychy, które koniecznie muszę mieć i... No strasznie by mnie ubodło, gdybym ich ostatecznie nie zdobył. Wymienili już Fosza, ale to mnie tam nie boli, no bo ten Fosz, który został w drzewku, jakoś potwornie mocno się nie różni. Wymienili... No nie, znaczy, jest spora zmiana pomiędzy... No tam się różni działo, aczkolwiek z perspektywy samego wyglądu. No to takie dosyć podobne pojazdy. Natomiast mają wymienić ISA 4. Strasznie by mnie bolało, gdybym nie miał ISA 4, no ale to była pierwsza dycha, jaką zdobyłem, w związku z czym jego będę miał. Natomiast jeszcze teraz Godzilla. I myślę, że w przyszłości teraz odejdę w takie maszyny, które koniecznie chcę mieć i gdyby je wymienili i bym ich nie miał, to bardzo by mnie to bolało, czyli co? Czyli obiekt 263, czyli jak Panzer S100 też, no nie wyobrażam sobie, żeby go nie zrobić. Jeszcze kilka takich innych maszynek mam właśnie na oku. No ale po kolei, póki co Godzilla. Z tym ISM 4 to też nie wiadomo jak jeszcze będzie, bo nigdzie o tym nie powiedzieli oficjalnie. No zobaczymy. Nie wydaje mi się, żeby go mieli wycofać z tej prostej przyczyny, że to jest bardzo ważny historycznie czołg i gdyby on był jakimś czołgiem specjalnym, że normalny zjadacz... Boże, w naszego trafiłem. Normalny zjadacz chleba nie mógłby go zyskać, no to by to było naprawdę potworną ujmą. To dla Rosjan jest dosyć taki wyjątkowy czołg z perspektywy historycznej, bo IS-4 był najcięższym rosyjskim czołgiem produkowanym tak naprawdę skrajnie seryjnie. Idę po piwo. O, się wkurzyłeś chyba. Bo był oczywiście jeszcze IS-7, on był jeszcze większy, jeszcze cięższy, jeszcze potężniejszy, tyle tylko, że on był jedynie prototypem. A IS-4, no, był produkowany masowo i ten czołg normalnie był użytkowany, co prawda... Słucham? Tutaj walczę z lightami. Ja jestem sam tutaj. Że już się teraz nie jeździ na zielone, bo przecież po co jechać? Lepiej wszyscy do miasta, lekki, ciężki, średni. No wiesz co, baza jest w mieście, to co się dziwisz? Ludzi ciągnie do bazy. Arta zadziałała. Jak fajną bułę strzeliłem za 500? Czy to się nałożyło? Ja tutaj mam taki 400, no mogło to być moje. O, to fajny damage poleciał. 501 strzałem na tym pojeździe, no. Grzechu rób wyciąg, musimy to wygrać. Na razie nic nie zamierzam ciągnąć. Nie, jak Panzer S, to nie wiem, czy mają zmieniać. Grzesiek po prostu powiedział, jakie te deki chce robić, a nie to, że przynosi nie, jakieś nie, pojazdy. Nie, nic na ten temat nie mówili. Po prostu, gdyby go mieli zmienić i gdyby go mieli wycofać, to czułbym się strasznie pokrzywdzony, gdybym go ostatecznie nie zrobił i nie miał w garażu. Bo to jest jednak tak charakterystyczna maszyna, że strasznie bym ją chciał mieć. A no to widzisz, to już teraz wiem, jak to działa. Jak Grzesiek mówi, że chce zrobić to, ciach, zmiana. Ty się śmiej. To, ciach, zmiana. Ty się śmiej, jest trochę inaczej, mianowicie... Ty, Siergiej, odpowiedział, że robi to, to i to, zmieniamy. Szybko, szybko, szybko. Nie no, to jest akurat żart, aczkolwiek faktem jest, że nade mną wisi fatum tego, że jak ja robię jakiś pojazd, to on jest bardzo fajny, a jak go zrobię, to zazwyczaj mi go nerwią. Cześć. Często tak było.
A czemu ci się ręce trzęsą? Za dużo alkoholu, czy właśnie za mało? Może za mało. To? Ty na jakiejś imprezie? To Arta strzeliła. I już po imprezie? Aż zapomniałem przez chwilę, że Arta w tej bitwie jest, no. Jesteś pijany w trzy dupy, to mógłbyś wpaść na streama, byłoby śmiesznie. Mamy tylko 244 osoby, to na pewno nikt nikomu nie powie. Też tam precedensy były, jak była Afrodyzja. I okej. Nie, kiedyś Afro na pruty przyszedł na streama, co on wyczyniał, to było... O Jezu, co tu się działo. Chciałby to wyczyścić z kart historii, ale... Ale dzięki temu każdy afrodyzjaka już kojarzy, jak przyjdzie na stream. Tak jest. Widzisz, ja nie kojarzę, musisz mi jakoś to podlinkować. A, no tak, bo ty miałeś teraz dla rodziny i chyba jest tam Iksiczek, teraz impreza tam dla rodziny miała być, nie? Ciężka sprawa, no bo kurczę, oni tam są właśnie na zielonym, będą niewidzialni. A może pojadę kapować. Ale Grzesiu, muszę ci powiedzieć, że zdecydowanie jesteś dzisiaj atrakcją wieczoru, bo ludzi na streamie mam bardzo, bardzo dużo w porównaniu. Powiedziałeś, że 200. Co gustu? 200 powiedziałeś przed chwilą, że masz. 243 jest. To jest 243 osoby są. To jest dużo. Grzesiu, to takie streamy ogląda, gdzie jest po 2000. Takie streamy to ja wciągam nosem, dzieciak. Grzechu, jak przychodzi do Roka, to się wszyscy później pytają, mówią u Roka, żeby se stąd poszedł. Nie, no wiesz co, jak Rok zaczyna streama, to normalnie się ludzie pytają, czy będzie Grzechu. Czemu Grzecha nie ma? Dokładnie, będzie Grzechu, jak nie, to wychodzę. I co to jest za brodaty typ, który tam nagrywa, nie? Tak. Ach, ta moja skromność. Nie, no ja nie mogę na przykład, bo jak już mnie zabiją, oglądać film, bo ja się za bardzo denerwuję. To weź se ten, okrążają jedz orzeszki, nas. Popcorn, albo... Nie mogę, bo będę dwa razy większy. Wszedłem sobie do garażu po oglądać drogę. Niedobrze. Po prostu patrzyłem na naszą 140 i co? A tak jak patrzę na Grzecha. Oj, jest WZT, jest WZT! No, nie, kurde, za Grzecha też nie patrzę, bo będę się denerwował na Grzecha i po co mi to. No i dobrze, i to mnie cieszy. Nie, żeby się będziesz denerwował, tylko że właśnie nie chcesz, żeby się na mnie nie wkurzać. O, jedzie T49, może go zaskoczę. Ale chociaż sporo osób nie. Dzisiaj też się dowiedziało, że przeszedłem na Twitcha. Dobrze, lej. Low hit. Strasznie często na tym dziale mi się zdarzają takie dupostrzały. Nie daj się objechać! No muszę podjechać do tej, do ściany. Ładowniczego ci zamordował. Ale dupą do ściany, a nie ryję. Tak, wiem, bo kurde, mi się pomyliły przez chwilę klawisze. Dupa z ryjem pomyliła. No zjedzą mnie. Dobrze. No ale co z tego? Uuu, odbiłem, dobrze. O kurde, jeszcze jeden przyjechał. No jestem ciekawy, czy ten artbag ci zasmakuje. Wiesz co, został IS-7, który ma 3 gwiazdki na lufie, więc to jest jeszcze do wygrania. No może to wyjąć, to fakt. Oj. Ale odbił, odbił. Odbił znowu, patrz. Oj, to był ważny strzał. No ale go szturchnęła, to się nie dziwię. No, ale schowaj się za tą WZ-tą. No, ładnie to możesz to zrobić. No stary, mówię ci, no to jest w końcu jakiś fiolet, no jak ma 3 gwiazdki. Dobrze, super. To zrobił bardzo dobrze. Znowu się odbili. No, to jest do wygrania. Tutaj. Powinien się z nią skleić, z tą WZ-tą. Ale batrzak, kurde, no faktycznie, słabo. Gdyby ją teraz ściągnął, o! Ładnie. Ale nie może się naprawić, szlak. Właśnie oglądam ten moment, kiedy Grzechu wjeżdża w przodem w murek, nie? A. Kurde, blisko było, szkoda, fajnie. Proszę ja ciebie. Po co to było? Grzechowi się tyłek z Gemą pomylił, no. Co zrobić? To się w sumie nie, podoba. Nie, ja to na umyśle zrobiłem, bo gdybym podjeżdżał tyłem do ściany, to on mi był, to jest, wiesz, zbyt wolny pojazd i byłby ja mi wjechać rozumiem, od tyłu. Chodziło, żeby ci nie wjechał po prostu tak. Z tyłu. I tak to by mnie przyblokował, dlatego specjalnie przodem chciałem tam podjechać, żeby się potem odwrócić, tylko że mi się klawisze majtnęły. Dlatego tak długo to trwało. No, drugi demerz, to nieźle. No bo ten premium szwedzki też ma hydrauliczne zawieszenie, nie? Ja. On ma, to jest taki UDES, tylko że od UDES-a różni się tym, że ma trochę słabsze
słabszą mobilność, za to ma lepszy pancerz, który potrafi odbijać, działa o mniejszym kalibrze. Znaczy ogólnie, nie wiem, może się mylę, nie szedłem w tą gałąź, ale wydaje mi się, mam takie nieodparte wrażenie, że mimo wszystko to jest gałąź dla ludzi, którzy dobrze ogarniają tą grę. Bo oni rzeczywiście, myślę, że takimi pojazdami, jak wiedzą, gdzie są jakieś odpowiednie miejscówki do kampienia takimi maszynami, mogą naprawdę ugrywać nieprawdopodobne wyniki. Może tak być. Nie, kopii tego streama u mnie na pewno na YouTubie nie będzie. Tak jak mówię, jest to materiał ekskluzywny dla patronów. Ale na pewno Grzesiek powycina kilka ciekawych bitewek. Nie wiem, co ja tam gadałem z Hegemonem. Znowu wyjdzie, że jesteśmy gbury i chamy pewnie. No ale wiesz, to sama ja prawda, to nie? No, w sumie. Ja wam mówię, ludziska, prywatnie to jest takie chamidło! Weź się powiedział, jak jest. Tak, mówię, jak jest. Mówić. Hegemon to Pokémon? Jaki? Drowsy. Wodne. Czy tam wodne są takie? Kurna, idealnie się ruszył. No właśnie, też już w niego strzeliłem. Ja też właśnie strzeliłem, jak już się ruszył. No ja miał szósty z nas. My mówimy o T49? Tak. Ta. No to tak, to też tam strzeliłem. Ty, lightweight. Sekundę wyczuć, właśnie... tak, widziałem. Widzieliście tego lightweighta? Widziałem. Pozdrawiamy, Krysp. O, M103. Tylko, że kurczę, ale... ja jej nie widzę. Ale T49 widzę. O, to było fajne. Wystawił się, zabrał dwie peski i od razu się cofnął. Jakie szybkie. Bezproblemowe, nie? A to sam, tam dwie są. Drugi to 49, tak, na ślepo ustrzelał. Jeszcze protek z drugiej flanki, też go klepię, też go mam na przestrzale, fajnie. O, odbierz. Lej, serce płacze, już prosiaczka nie zobaczę. Nie, nie mam przestrzału. Się poodbijałem, no. O, chyba zjeżdża. Tym T49. Hegemon to Snorlax? No coś w tym może być. Chociaż ja bardziej Hegemona bym jako Machampa widział. A może się to po Machamp, co to jest Machamp? Taki, dla mnie Hege to bardziej Machamp, ewentualnie Tyranitar. To już mówisz o jakichś nowszych Pokemonach, ja takich nie znam. Tyranitar jest drugiej generacji. Kurwa. Tam jeszcze jeden prod jest, co tak wszyscy się zduplikowali, no? Cześć, Placebo. I witam wszystkich, którzy dołączyli. Też ciekawy nick, taki dający do myślenia. Krótko, zwięźle, Placebo. Nie, właśnie o to chodzi, że Placebo. Aha, nie Placebo, to tylko lepiej. Placebo. Żeby się wystawił tym protem, ale nie wystawi się. No to stoję! Nic się nie dzieje, Stój. Jakby te... No ale kurde, te 4-9 nie wyjadą, bo wiedzą, że ja tu jestem. Mnie ten trójka fascynuje, czy on dalej tam stoi? Tak. Aha, okej. Okay. Zaświeci się na końcu. Nie wiem, czy by się jakoś nie przestawić, bo tu strzałów nie mam. Nie ma na co... Wrogów nie ma, no. No nie ma. Tu wiele mówić. Szarobury jutro będzie z Gwinta, prawdopodobnie jutro lub w poniedziałek wrzucę 40 parę minut grania talią z Coyatel. Kiedy wreszcie nagrasz symulator kamienia? Nie mam symulatora kamienia i nie chcę, już mi nad kamieniem tak głowę suszy o symulator kromki chleba, który olałem. Ale stary, nagrałbyś streama 40 minut symulatora kamienia? I patrzcie, a tu mamy kamień w lesie, a tu mamy kamień na polu. Biorąc pod uwagę, że zacząłem nagrywać LEGO, to naprawdę mój content na kanale zaczyna się diametralnie zmieniać. No ale nie powiedziałbym, żeby na gorsze, bo kurczę, LEGO jest... To jest fajna gra. Ja uważam, to nie jest gra infantylna, bo to się tak mówi, że to jest dla dzieci. No bo jest, bo dzieci też się w tym odnajdą i myślę, że taki był główny odbiorca, aczkolwiek myślę, że wielu dorosłych też w LEGO się bawi. W sensie w te gry. O kurde, jest M103. No ale jak nie wyjedzie, to ja przestrzału nie mam. Nie masz przestrzału? Chyba, że się przestawię. Ale nie chcę się przestawiać, nie chcę tam zjeżdżać, bo oni zraszowali drugą flankę i tu zaczną prawdopodobnie przyjeżdżać. Pamiętajcie, jej, mam go! Kurde, spudowałem. Szlak. A i tak, postaram się dobić tego T49, mam go na przestrzale. Cały czas. Dobra. Dobra, ginę. Mam spota.
mam spota, nie więc o co ci chodzi? Wyjechał T49? Tak, tak, już nie go będę strzelał, tylko że się cofam i ładuję. Ja no, i mam spota. Dobrze, super, dzięki Hege. Waffentrager się wystawia. Ja, Ferek, nie ogarniam wielu, wielu rzeczy, więc to nie powinno cię dziwić. Dobra, panowie, druga flanka padła. Zaraz się będę obracał, bo tam będą wyjeżdżać, ale jeszcze nie. Ty się lepiej pochwal, jakie piwo sączysz, bo mówiłeś, że idziesz po browca, ale nie powiedziałeś jakiego. Znaczy akurat teraz jeszcze Desperadosa piję, natomiast mam jeszcze tego Lecha. Jakiego Lecha? Boże, Żywca. AP. Stary, jaką ja miałem dzień akcję. Dobry. No dzień okay. Dobry. Jaką ja miałem akcję z Desperadosami, to mi normalnie nie przypominaj. Jakoś dobry, tak. Dobry wieczór, pozdro, od dobrej imprezy. W szumie. Cześć, Snickers, pozdrawiamy. Stream jest jak coś, więc wiesz. Spoko, spoko, właśnie podejrzewałem. Kurczę, schowała się. Snickers, bestia. Słyszę, że u ciebie też sobota pełną gębą. Nie, u nas jest ogólnie, w miejscowości jest coroczne święto miodu i wina, wiesz, i bardziej wina niż miodu, słyszę. Wróciłem właśnie z imprezy, nie? Słyszę, się zaczęło, no, trochę deszcz padał i się stypał, że to trzeba robić, nie? I mówię, idziemy na chatę do mojej pani. No i właśnie wróciliśmy, nie? No ale było super, powiem tak, że... No i dobrze. Ważne, żebyś jutro to super pamiętał. Jutro to będę na telefon, by poprawić, a nie trzeba pamiętać. Widzę tutaj człowieka o ciekawej mentalności. Nie ma tak klan PNE, to jest po prostu... Ueseta na dupie, o kurde. Nie najlepiej. Jeszcze tak chamsko skontowany był. Szlak. A teraz na was wyjechali. Ktoś mi pomoże tu z tym SM3? Ja się niestety na tą SM3 obróciłem teraz, więc... Czekaj, Dedu, tylko się zaloguję i już jadę. Cicho, cicho, Snickers. Dobra, ładuję. Duj go, Hege. Ja już też ładuję. Arta strzeliła. Cześć, Ankatras. Zaraz wam pomogę, mam przestrzał. Wem 103 wale. Detrak. Ty, Hege, kurde. Ja mam 4 sekundy. Bardziej wam walić w M103, czy w to, co u was jest? Mam przestrzał na ISA 3, będę aha, dobra. Kończę M103. Tak, wutek ładuje. Na WTK przestrzału cześć, nie mam. Witam wszystkich, którzy dołączyli. Uuu, zjechał. Nie mam już na nich przestrzału. Ja ładuję. Obracam dobra, się na ISA 3. 8 sekund, M103 jedzie. Czekaj, bo mam teraz no własne czekać. Problemy. Ja mam tu ESET w bazie, stary. I sam jestem, bo nasi pojechali sobie. Dobra, dasz radę, wierzę w ciebie. No zaraz mi prawdopodobnie Arta w dupę pierdyknie, więc... To tak nie będzie. Szkoda, że nasze TD-ki tutaj mnie opuściły. Trochę szkoda. No, odbiłem się. Dobra, ja już kończę. Okej. Nie no, stary, no ja tu miałem... Prota, TVPK... Hewika i jeszcze Esetę i wszyscy do mnie walili. Zabijesz Prota? Jak tylko przestanę się świecić. Pomo. To tak wszyscy te Proty robią, to jest ciekawe. Dostałem spota. Ja też i skończyłem się pociski. Jak to, wszystkie? Nie, te, które miałem w magazynku. A, no wiesz, no bywa i tak, że się wszystkie skończą. Dobrą pozycję. Ty, ten prot ma na ciebie przestrzał, więc ty uważaj. Duduś. No, fart nie z tej musiałem ziemi. Musiałem zaryzykować, no. Jest ryzyko, jest zabawa. Ekstra. Jeszcze jakbym teraz gówno miota wyrwał. No, nie zaszkodziłoby na pewno. Już tam jadę. Da się to jeszcze wygrać. Nie wiem, ile mają hapsów. To jest właśnie, tak naprawdę. O, gówno miocik, proszę bardzo. Ładuję Hege. No ja też mam.
No wy to jeszcze wygrać możecie. No tak, TVP, KSET, T57 Heavy na pewno porobię 90. Znaczy nie mówię, że ty, no ale mam jeszcze UDESA i Skorpiona, którzy są zakampieni tam. Kamil, prodmo hapsu. Powiem wam, że... Cicho, Snickers. No mów, mów. TVP jest na strzał. Chyba z 200 hapsa ma, czy 250, jakoś tak. Dobra, 700 widzę. Ja dostałem spota. Esecie trochę hapsa ująłem, ale mimo wszystko no będzie miała ze 3/4 zdrowia. No on stoi. Czekaj, może coś się próbuje ruszyć. Są w dwójkę. Nie jedź, nie szarżuj tak. O, to oś fajnie zrobił. Patrzy się na ciebie, tym dobra, ja mam spota. Jeden z was powinien go okrążyć. Patrz. No dobra. Baza. 2-4. Da się to wygrać. Oj, kurczę! Ja ładuję, uciekaj. Uciekaj! Ty ładujesz? Ja też ładuję. Może wyjedziesz, O, na dupa. Oj, dobra. Może go zabijesz jeszcze. Wystrzelił ile? Dwa pociski, tak? Jeszcze jeden ma. Czy jeszcze dwa? Nie wiem, czy ile razy strzeli. Nieważne, wbiłem się. No słaby koniec. Szkoda. Zrobiliśmy 10 fragów na 13. Szkoda, wielka szkoda, to można było wygrać. Przepraszam, że nie odpowiadałem tutaj na pytania i na komentarze, ale... Kurde. Się pociski skończyły, nie wiedziałem tego TVP-ka, wiesz... Wiesz co, gdyby oni byli ogarnięci, to dalej by to mogli wygrać. Ja se tak kapuję, stary, no to dla takiego źle UDESa... Źle zrobiłem, że pojechałem do przodu. Dla takiego UDESa, skoro on wie, gdzie jest Eseta, to jest po prostu food. Trzymaj się, Tofik. To jest food truck, bo UDES może grać tak, że sam będzie niedyspotowany. Ale oni nie ogarniają. Zobacz, oni tu szukają Esety, chociaż wiadomo jest, gdzie jest TVP i że Eseta się nie wkapie. No tak, to o czym tak, mówimy? No co zrobisz? No nie ogarniają. Co oni robią w ogóle? Oni szukają w naszym kapie, kurwa. Nie ma naszego kapa. No wiem, ale oni też tego nie wiedzą, nie? Gdyby ogarniali, to jest jak najbardziej do wygrania. No ale to z tego co widzę chyba nie bardzo. Źle zrobiłem, że pojechałem do przodu, naprawdę. No ale żałuję tego strasznie. I tak sporo zrobiliśmy. Oni, okej, no bo była Eseta gdzieś, ale zobacz. Ja się też kurde odbiłem od tego TVP-ka. Ja nie miałem pocisku. Wiadomo, każdy mógł zagrać lepiej, ja też. Panowie, i tak na 13 fragów 10 jest naszych, więc... Gościu w UDESie, skoro nie spotnąłeś Esety z tej strony, to znaczy, że jej tutaj nie ma. Więc przestaw się. A nóż? A nóż, wiadomo. No ja akurat tę 30 lubiłem, bardzo przyjemnie mi się nią grało. Ja mam ją do dzisiaj. Dlatego też będę zmierzał w tym kierunku, ale bardzo powoli to na razie robię. No obecnie skupiam się na innych gałęziach. Tak naprawdę mi osobiście dużo więcej T30 daje frajdy na swoich tierach niż E4 na 10. Mi więcej daje... Gościu, wróg się wyspotował. A miał farta, widziałeś to? Jest to do wygrania jeszcze, nie? A miał farta. Skorpion załapał strzał za zero. Znaczy wiesz co, o, jest ja to... też złapałem pierwszy strzał za zero. Jest to do wygrania. Jest, powiem ale więcej. Tego nie ogarnię, nie? Powiem więcej. To jest tak naprawdę klarowna sytuacja. To przegrać, to się trzeba postarać, no ale... Ja wiem, ale oni to przegrają, czuję to. Jakoś dziwnie mi to chodzi po plecach. Ja pierdolę. Ale bez z takich proszę. To ominie jeszcze trzy mapy przejedzie, zanim się skapnie, o co tu chodzi. No nie, Kliknąć no co może, oni tu jest robią? Kap? Tu? Wiem. Dzięki Xik za dotację, jeszcze nie wiem sam powiedzieć. To ile ci tam bardzo przelał, że takie słowo poleciało? 1000 zł. Dobra, co ten udech robi. Dobra. Dzięki bardzo. Szczęśliwi streamerzy. I koniec. Będzie remis. Gdyby ogarniał tym UDESem spokojnie, to powinien wygrać. No ale gdzie ty jedziesz, stary? Czasu nie ma. On jedzie w drugą stronę teraz. Dzięki, Xik. I też mu zajmie półtorej minuty, zanim to ogarnie, że może ten... No nie poradził sobie gościu. Dzięki wielkie. Strasznie sobie nie poradził. Ty to taki burżuj jesteś teraz. 1000 zł w kieszeni, stary. Fomforomfom, panisko na dzielni. Albo to pierwszy. Dobra, nie ściemniać mi tam.
Aha, przyszedł i teraz i kurde. Dzięki bardzo, Iksi. Stary, nie masz czasu, żeby sobie tak jeździć po całej mapie, kurwa. Ej, nie mów mu, on wie jak ma grać. On wie jak ma żyć. Haters gonna hate. O, stary, popatrz, wygraj to, błagam cię, to jest tak łatwe do wygrania. Patrz, źle się ustawił, źle się ustawił. Jeszcze się poprawi, bo mało. Jeszcze o Boże. No ja nie, nie wierzę. Weź tego kurwa, jak go do ignorowanych daje, bez kitu, nie? Ale panowie, bez panien, proszę. Dlaczego ja muszę grać z takimi graczami? Werek ty trolu. Werek łajzo. Werek ty trolu. Ale dzięki bardzo za donata też. Będę to jak zwykle, cwaniak. No, top 3. No, fajna to była bitewka. Naprawdę dużo tam się staraliśmy, no ale... Wiesz, tak końcówka, jak się okazało, że ten T5-7 był na dwa strzały i to poszło. Ale tak naprawdę ja w UDS-a przestałem wierzyć w momencie, kiedy zaczęli szukać esety, chociaż było wiadomo, że ona jest w kapie, nie? Nasze. No w sumie. No. No nie, no kiedyś tak nie kampiłem. Tak? Ja kiedyś dawniej bardziej kampiłem, bo mapy do tego sprzyjały. Houdini jak nic, to ty mi pecha przynosisz, że jak odszedłeś, od razu damage zacząłem robić. Zgadłeś. Znowu ta mapa troszkę niezbalansowana. Jedziesz tą 90 jak wtedy? Tak, tak. No to ja jadę też kampić jak wtedy. To ja też jadę kampić jak wtedy. Oj tam Kryst, nie, nieprawda. W każdej bitwie słyszę, że jedziesz kampić, ja nie wiem. No bo teraz, no ty, ja możesz sobie kampić, ja mogę jechać na spotę, nie mam ale problemu. Ale ja nie umiem kampić 90, nawet no nie wiem jak, nie to, kampić, jak to można zrobić. No co się czeka? Hege, 3T na lufie, znaczki, ładnie. To dawali w chipsach razem do mikrofonu. Dokładnie. Ale wiecie, to nie tak działa, zbierałem że... Tak zbierałem tazo pod narazem. Bo ludzie to często mylą, to nie działa tak, że im więcej tym lepiej, tylko im mniej to tym większe wyróżnienie, dlatego... Hege ma 3, Duduś ma 2, a ja mam 1, to znaczy jestem najlepszy. Każdy ma tam jakieś swoje tłumaczenie, nie? No tak jest, stary! Ja cię błagam, każdy mnie poprze. Spytaj ludzi. Naród spytaj. Spytaj suwerena. Tak jest, suweren tak chce. Nie, ale swoją drogą wiem, że nie chcesz poruszać tematów politycznych na streamie i nie zamierzam tego robić. Niemniej jednak trzeba przyznać, że o ile polityka sama w sobie jest brudna, powiedzmy sobie szczerze, no to ostatnimi czasy już takie rzeczy się dzieją w kraju, że to jest po prostu niesamowite. Czy mogę na słupko? Aż no proszę pewnie. Cię uprzejmie. Tylko pamiętaj, że streamy. Pamiętam, oglądam. Właśnie, że tak powiem, multi jutro, najpóźniej pojutrze porozmawia z NVPS-ami, składa rezygnację, czeka na zapkę, jak tylko wyjdzie z NVPS-a. Dobrze, tak tylko wyjdzie, to ja mu wyślę zapkę. Ale oświeci mnie, czemu multi chce tu przyjść? Ja rozumiem, że coś tam go wsparłeś jakąś dotacją czy tak dalej, aczkolwiek on przecież tak lubi, wiesz, zawodowo, żeby wiesz, że po prostu jakieś CW czy coś, a my to tu nie tego... Się są u nas. Opłacało się? Prawda? Ale najlepsi gracze są u nas, więc jeżeli już, to tylko z nami coś może ugrać. No na pewno nie ze mną. A dziękuję single Mati za suba, a chcę przede wszystkim przyjść tutaj, no bo tu są wszyscy fajni ludzie, no. No wiadomo, jestem ja. To poza grzechem, ale no... No dzięki. Nie no, ale jak go kiedyś tam na TS jakoś dorwę, to spytam, czy jakieś plutoniki, czy coś, czy ja coś. Ale z kim? Z Muldi? Tak. Jego ogólnie dorwać do wspólnej gry to stary, abyś się z papieżem umawiał. No teraz to go trzeba nadpłacić, przepłacić, no ja przebić. On jest jak Penderecki. To nie ma tak. Co ty gadacie? No jasne, to nie ma tak. To on się prosi mnie, żebym z nim zagrał. No to wiesz ty, to może masz, panie prezesie, może pan ma przywileje, aczkolwiek przeciętny zjadacz chleba w tym klanie to tak nie ma. Ja już Iksikowi mówiłem, że on powinien założyć własną firmę partnerską na YouTubie. Chętnie bym się zapisał.
Nie, no ale tak byłoby miło, jakby taki, co tak powiem, topowy gracz dołączył, porozstawiał trochę i byłoby ciekawie. Cała mapa globalna nasza. Znaczy, ja nie zaglądałem do tych... Nie zaglądałem do tych statystyk naszych plutonowych, aczkolwiek jedna osoba tam zaglądała i mi mówiła, że faktycznie to ci ludzie u nas w klanie dobre staty mają. Tak, to jest prawda. Więc dobry rozstawiający do tego jesteśmy w stanie dużo ugrać. Zraszowali zamek, panowie. Przejmuj już srają po nogach. Jeszcze sztandar prosiaczy sobie ustanówmy, mówię wam. Będzie taki fame no, normalnie. Taki strach będzie to budziło w sercach wrogów. Klepią mnie. Ja nie oglądałem dzisiaj w ogóle YouTube'u, bo miałem trochę zalatany dzień, ale będę nadrabiał pewnie w poniedziałek, jak będę robolił. Ale klepią. Właśnie Dudoś ma fajną pracę pod tym względem, że może sobie takie rzeczy oglądać w robocie, zazdroszczę mu. No to mi robi panowie, zarabia, ale mi nikt nie płaci za godziny. Wy tu nie pomożecie na bazie, nie? No bo ja tu sam zostałem. Żadnej pomocy już nie ma. Totalnie sam jestem. Nie kłam, bez baterii obok siebie. No właśnie. No teraz ale dojeżdżają, jeszcze przed chwilą byłem sam. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nienawidzi. Czemu nikt mnie nienawidzi? Czemu nikt mnie nienawidzi? No. Nie no, znalazłoby się sporo osób, które mnie nie lubią. Wyczuwam sobotę pełną gębą. Ajajaj. Ajajajaj, kąci ta wurszt. No i dlaczego zginąłeś, Hebe? No bo... Zduby, nie, masz, co? Nie masz bicia na tego typa 61? Nie. Kto? No ty. Ja w ogóle jestem zupełnie gdzie indziej, ale już jadę. Ale też nie będę miał, bo za skałą. Nie, ale za skałą. No też to powiedziałem, nie musiałeś powtarzać. Już trzeci raz to mówię. Zabiłem go, jakoś ten typek za skałą był. No, a jakoś ja dałem radę za skałą. A wiesz, że on jest za skałą? On był za skałą, wiesz? Ale że był za skałą? No za tą skałą tutaj był. Tak, teraz tam podjadę, to ci pokażę. Tak, chodzi do PNE, dlatego, dlatego w Bayernie zaczyna robić tam smród. Uwaga, pierdolca. Fak, żółw się patrzy w tę stronę. Masz ale tak już, na żółwia? Ja na razie się przestawiam, więc na nic nie mam bicia. Ale tak już stuprocentowo na poważnie, to jak jest z tym klanem? Ty masz jakieś plany, że to w przyszłości zacznie grać CW? Ja nie wiem jakie. Bo w końcu twój klan, więc ciebie by należało spytać, nie? Panie, to się jeszcze zobaczy. Ale Grzechu, tak serio? Gdyby z tego CW jeszcze coś było, wiesz? Tak naprawdę. Tyle, ile czasu musisz poświęcać na CW, ile golda za to dostajesz, to lepiej iść do roboty. Znaczy nie, ja bym i tak tego nie grał, bo ja na to nie mam czasu, aczkolwiek pytam tak orientacyjnie, z ciekawości. Ale to nie chodzi o CW. CW jest tylko wstępne tak naprawdę do ligi, gdzie jest naprawdę kasa. A reszta to jest pikuś. No ale liga to jest ten ESL, to co rozgrywał multi, że tam grasz, nie wiem, albo drużynami typu 3 na 3, albo samotnie, nie? Kurwa, tu bitwę chcę wygrać, ci gadają jakieś ESL. No z ciekawości nigdy w tym nie siedziałem, pomóc. Więc chcę się dowiedzieć, tak? Ciekawość rzeczą no, ludzką. ESL to masz ligę, gdzie masz na przykład finał raz w roku, nie wiem, tam w Warszawie, w Moskwie, w Kijowie, w Petersburgu, nie wiem, w Władywostoku, nie no masz, i to jest to, tak? Na co jeździł multi. No dokładnie, i tam masz realną kasę, drużyna zwycięska bierze, nie wiem, 5 gości, bierze, nie wiem, 200 tysięcy dolarów. Kasy prawdziwej? Prawdziwej kasy, ja nie mówię o jakimś kurwa goldzie, tylko mówię o 200 tysiącach dolców na przykład, tak? Wow. No właśnie wow, dlatego zebranie takiej ekipy rozsądnej, do tego ogarniętej panowie, i chcącej, no to wiesz. Jakbyście mieli kiedyś te 200 tysięcy dolców, nie mieli co z tym zrobić, to zgłoście się do mnie, ja mam kilka pomysłów. Auto byście nie mogli kupić, coś w tym deseń. Jesteś małostkowy. No gdzie tam. Kurczę, nie ma jak ugryźć tych TD-ków teraz, no. Oj, ty bajdzie. Mogło być 6. No i co ci powiem? Jeszcze mnie podpalił. No to ja też zaraz padnę, zjedzą mnie. Do widzenia, dobranoc. To już tam nawet nie jadę. Kurwa, zrobiłem 5 fragów i 4000 uszkodzeń. No nie dam rady więcej. Tomek no to bez nazwiska nie odjechał, tylko taka jest prawda. Esport wbrew pozorom generuje potężne przychody dla ludzi, którzy naprawdę są w tym dobrzy. Tak to wygląda.
Dla porównania, co prawda, WOT nie może się umywać do tego, ale masz LOLa, gdzie masz pulę na, nie wiem, 1,5 miliona dolarów. Na przykład, gdzie masz turniej. Wyjedziecie, panowie, chodźcie tu. Ale nawet Gwint teraz już oferuje całkiem ciekawe pieniądze i nagrody. A z tego, gdzie jest... Ale powiedzcie mi, jak to działa z perspektywy... Jak to działa z perspektywy samej gry? Kto finansuje te nagrody? Twórca gry, czy jakaś liga ESL? Tak samo jak piłce nożnej. Twórca gry, który dzięki temu zarabia kasę, nie wiem, ściągając nowych graczy, którzy kupują premkę, którzy kupują, nie wiem, czołgi premium, którzy kupują, nie wiem, ciuchy w sklepie jakoś, to jest tam jego realne pieniądze, tak? To jest reklama po prostu i tyle. No dobra. To już się czegoś dowiedziałem. Tomek, to ja ale wiem, że ale nie WOT, ale pamiętaj, że WOT na przykład ostatnie finały WGL-a w Warszawie, gdzie miałeś pulę nagród 500 000 euro, więc nie przesadzaj, że to nie jest WOT, gdzie nie da się, że tak powiem, ugrać kasy. Sorry. Jakąś kasę można, jedynie właśnie tylko problem WOT-a jest to, że za bardzo jest podatny na to RNG i to jest wkurzające, nie? Bo fakt. Tak naprawdę masz gości skillowych, którzy grają bardzo dobrze, ale w sytuacji krytycznej, kiedy wyjeżdża jeden na drugiego z podobną ilością hapsa, to często zdecyduje, kto wygra, nie jego umiejętności, tylko to, któremu lepiej przylosuje i to jest wkurzające mocno.